pomalowała Jadzie. Umyła ją, zaplotła długie warkocze, ładnie ubrała i nawet skądś zdobyła czyste w miarę nowe buty. Jadzie zaczęła wyglądać całkiem po ludzku. I poszli do jakiegoś lekarza, wszyscy troje. Był to starszy pan, Polak. Mieszkał z żoną w pięknej, obrośniętej winobluszczem willi, posadowionej pośrodku ogromnego, starego ogrodu. Przez całą drogę do samego końca, nawet jak już stanęła przed bramą do tego miejsca pełnego uroku, Jadzia po cichutku modliła się. Po cichutku, ale tak żarliwie jak nigdy przedtem i nigdy potem. To była jej największa modlitwa w życiu. Prosiła, żeby się tym ludziom nie spodobać. Żeby jej nie chcieli, żeby jej nie polubili. Żeby nadal mogła być z ciotką i wujkiem. I udało się. Wymodliła. Ta książka nie budziła we mnie przerażenia, a wręcz coś w rodzaju katarzis. Wiedziałam, że czytam o trudnych czasach. Wiedziałam, że główna bohaterka przetrwała. I to było dla mnie niezwykle budujące. Bo historia mojej rodziny była nieco inna. Moja babcia straciła prawie całą swoją rodzinę w obozie w Toruniu, w tak zwanej Szmalcówce. Miała wtedy 15 lat, ocalała jej siostrzenica 5-letnia, ale zginął siostrzeniec 2-letni. I tu nagle historia o tym, że przez tak trudnych okoliczności rodzinie udaje się przetrwać. Wakacje wciąż trwały, ale zaś zwieńczonym kolcami drucianym płotem dało się zauważyć zmiany. Wszystkie kolory dojrzały. Zieleń pobliskiego lasu i przydrożnych drzew lipowych, złoto zbóż na polach, czerwień dachów i kominów za pagórkami. I nawet niebo nad tym wszystkim już dawno straciły wiosenną dziewiczość, a teraz całkiem zmatowiały. Wiatr od zachodu, jeszcze ciepły, przynosił wyraźny zapach przemijającego lata. Zapach, który Jadzia bardzo dobrze znała. Pamiętała i nawet lubiła. Bo to pisała mała dziewczynka, a ile emocji wzbudzała we mnie. Nie wiem, czy u innych też, ale właśnie takie emocje, że doprowadzała do łez. Tak napisane po prostu, jak to widziało dziecko. Bo dziecko w pewnym momencie widziało to zło, widziało złych ludzi, ale tak z drugiej strony się odzywała wakacje, przecież to są wakacje, będzie dobrze. Ta dziewczynka widziała, że to musi się kiedyś tam skończyć, będzie dobrze, będzie cud. Jeżeli takie powieści mają siłę przebicia szerszą i żeby uświadamiać ludziom, bo to są autentyczne przeżycia tych ludzi, to trzeba wyjść nawet trochę szerzej z tym, żeby to zakłamanie tej historii polskiej tragicznej, prawda, też nie odbywało się tak jawnie. I jak to przebiegało w kapitule? Oczywiście zaraz wysłałam maile do moich przyjaciół, zachęcając, żeby przeczytali, że zanim właśnie odbyła się komisja, to już większość członków komisji znało tekst. Natomiast tak, w kapitule zasiadają osoby, które przyjeżdżają ze Świecia, ze świeckiego terenu, tczewskiego i starogardzkiego. Oczywiście wszyscy mnie przeczytali. Natomiast sama recenzja przede wszystkim przewodniczącego kapituły profesora Linknera, moja i jeszcze koleżanki, spowodowała, że pan Majewski otrzymał tam chyba ponad 90% głosów. Z mojej prawej strony rzeźbiarz, publicysta, prozaik, zamiłowania fotografik. Książka, która powstała niedawno, to przede wszystkim książka o, można powiedzieć, w miarę bliskiej naszej historii, ale pokazana oczami 10-letniej dziewczynki. A więc należałoby pytać i o to będziemy, myślę, wszyscy pytali, jak łatwo, czy jak trudno jest pisać dojrzałemu mężczyźnie o 10-letniej dziewczynce. Chciałabym, Michale, zanim zaczniemy rozmawiać o Jadzi, bo w pierwszej kolejności myślę, że usystematyzujemy pewne fakty odnośnie powstawania, tworzenia książki, a później jakby skupimy się na takiej części bardziej już refleksyjnej i Twoich refleksjach na temat pisania i na temat tego, co zawarłeś w książce. Króciutko, byśmy mogli powiedzieć w kilku słowach wstępu, oprócz tego, że powstała Jadzia, mniej więcej, co mógłbyś powiedzieć o swojej dotychczasowej twórczości literackiej? W kilku zdaniach. Tak, żeby
chciała przez lata do szuflad, można powiedzieć. Kiedyś pływałem na morzu prawie 9 lat i też tam coś próbowałem pisać, ale wszystko było chowane do szuflady. Dopiero jak, powiedzmy, jak się pojawił komputer i te programy, które czerwoną kreską podkreślają wyrazy, jak są błędy, to było dużo łatwiej. Zacząłem pisać po prostu i pomyślałem sobie, że gdzieś to publikować. Początkowo w internecie sobie tam blog założyłem. Od kilku lat taki kwartalnik na Szumowach wydawany jest w Sztumie. Tam oni publikują moje opowiadania. Tam też chyba w 2012 roku opublikowali mi opowiadanko pod tytułem Lachy Fejza, czyli Dlaczego Jadzia przestał lubić Bóg, to potem jakby stało się pierwszym rozdziałem tych książek. Książka powstała tak trochę ekspresowo, nagle, bo dostałem stypendium od prezydenta na generalnie początkowo taki był program na wydanie zbioru opowiadań. Trudno mi było jakoś połączyć opowiadania typu właśnie o tej rzezi wołyńskiej z opowiadaniami z morza. Dlatego postanowiłem zrobić z tego taką mini powieść, małą powieść, coś takiego wyszło. No właśnie, a dokładnie, skąd wziął się pomysł napisania takiej, a nie innej powieści? No, pomysł z życia po prostu z życia. Życie pisze takie scenariusze, które czasami ma chęć się po prostu spisać na papierze. Gdzie od dziecka słuchałem opowiadań mojej mamy. To się jakoś tam ułożyło właściwie już niezmienny scenariusz. No. Wystarczyło tylko obudować to jakoś taką otoczką fabularną, wymyśloną przeze mnie. Oczywiście w trakcie pisania jeszcze dopytywałem mamy różne rzeczy. Okazało się, że po wielu latach pewne rzeczy się przypominają. Ale musiałem też filtrować to, co faktycznie mama pamiętała, od tego, co po prostu jakby się nauczyła już w późniejszych latach, czytając. Mnóstwo czyta przecież ten temat. To już podejrzewam się troszeczkę miesza, także trzeba to jakoś prześmiać, żeby... Znaczy zależało mi na tym, żeby wykorzystać tylko te autentyczne wspomnienia małej dziewczynki, ta 10-letniej, która to przeżyła. Z założenia to nie jest książka historyczna, nie chciałem tego robić. Historia dla mnie to jest rzecz taka trochę mętna w sumie, pisana przez, jak ktoś powiedział, zwycięzców. Ja nie lubię historii generalnie, natomiast tutaj chciałem, opierając się na faktach, napisać to w taki sposób, nie stosując dat, nazw i tak dalej specjalnie, żeby czytelnika, który jest tym zainteresowany, żeby po prostu go jakoś dopingować do szukania. I tak jest, bo różni ludzie, którzy to przeczytali, czytelnicki, odzywają się do mnie i potwierdzają to, że mój zamiar jakby się spełnił. Nawet jedna z czytelniczek powiedziała, że czytając tą książkę, wydaje się, że jest Jadzią właśnie. To mnie cieszy, bo to był właśnie mój zamiar. Takie spojrzenie na relację właściwie cały czas jest prowadzona przez dziewczynkę 10-letnią, jakby można tak powiedzieć. Świat widziany jej oczami. Ja to nazywam, czy ktoś tak nazwał, z żabiej perspektywy. Dziecko szuka właśnie z tej żabiej perspektywy takich szczególików, których my dorośli może już zatraciliśmy. Jaka była reakcja mamy po przeczytaniu książki? Mama powiedziała, że tak było. No a potem właściwie po dziś dzień się zachowuje tak, jakby to ona napisała tą książkę. To żart oczywiście, no ale cieszy mnie to, że mama potwierdziła ten
mój zamysł pisania tego ma jakiś sens po prostu. To mówiłem, każde dziecko chyba jest w stanie, gdziekolwiek się znajdzie, sobie tam wyrobić, że tak użyję tego słowa, jakieś tam środowisko, tak, na swój użytek. Nie wiem, czy pamiętasz, czy może ktoś z Państwa pamięta, jak, no ja pamiętam też Kot Borowa, gdzie to jest miejsce mojego dzieciństwa, gdzie tam co jakiś czas systematycznie pojawiali się jacyś ludzie ubrani w maski Pegasy i w takie długie płaszcze jakieś chroniące przed jakimś atakiem jądrowym czy coś. No można by powiedzieć, że to była groza jakaś, tak? Dla dorosłych z pewnością, bo jakieś przygotowanie do jakiegoś ataku, zimna wojna i tak dalej, dziecko zupełnie inaczej to odbierało. Myśmy się tam bawili wśród tego wszystkiego samolotów ktoś zrzucał, nie wiem co to było, co dzień właściwie, jakieś takie długie wstęgi, to były jakieś kody cyfrowe już chyba wtedy. To były jakieś ślady, które sobie tam powiedzmy ten świat dorosłych sobie tam coś majstrował. Dzieci wśród tego żyły zupełnie w innym świecie, w swoim świecie, nieświadome tego, co gdzieś tam się dzieje poza nimi. Miały swoje szczęście, tak? W czerwie na przykład też na prośbę mamy pojechaliśmy do jakichś ludzi, którzy także przeżyli tą gehennę na Wołyniu. I tam zobaczyłem rzecz zdumiewającą. Taką, poznałem człowieka, takiego niedużego, bardzo pozytywnie nastawionego do życia, taki radosny człowiek. Rzadko się w sumie spotyka takich ludzi. Natomiast on opowiedział taką historię, że tam na Wołyniu, jak Ukraińcy szli i rozgnęli Polaków, i w ogóle nie tylko Polaków, bo i Żydów, i Ormian, i Czechów, i Rosjan, on jako chyba 6-miesięczny niemowlę leżał w polu z przebitymi plecami jakimś tam bagnetem i kwilił po prostu. Też się zdarzył cud, możemy powiedzieć, bo odnaleźli go tam, jak to nazwać, funkcjonariusze Czerwonego Krzyża, Duńczycy, Duński Czerwony Krzyż. Tam po prostu chodziły takie drużyny tego Czerwonego Krzyża i wyszukiwali na polach wśród ciał, czy może ktoś jeszcze żyje. On tam kwilił i w ten sposób został ocalony. Już tam potem do Polski został przewieziony, był jakiś taki dom dziecka, coś takiego. To są ciekawe historie i uważam, że to każdy, kto coś takiego ma gdzieś jeszcze w głowie, to powinien spisywać. Różnie można. Jest dużo książek. Dużo książek jest właśnie o tej rzezi wołyńskiej, ale to są wszystko książki takie stricte historyczne. Ja chciałem zrobić coś innego właśnie. Generalnie książka, można by powiedzieć, że jest w jakimś sensie tęsknotą, aczkolwiek czasy były niełatwe, ale jest przepełniona tą tęsknotą i to, co mówisz, to, co piszesz, że tęsknota musi być siłą. I teraz myślę, że czytając zakończenie tej książki, każdy z czytelników, no właśnie, przychodzi nam do głowy pewna myśl i może sprawdzimy jaka, czy faktycznie tak jest. O Jadzi mówimy, będzie też wciąż tęsknić. Będzie tęsknić za tym, co dawno utracone, za chwilami tamtego najpiękniejszego dzieciństwa. Jak bardzo ono było najpiękniejsze. Tak, to było łatwo napisać. Taka przepowiednia, którą już jakby poznałem, tak? Bo przecież poznałem tę całą przyszłość Jadzi. Jadzia dopiewa tego i pojechała tam niedawno. Gdzie jest Jadzia? No właśnie, proszę Państwa, jest z nami pani Jadwiga Wąska, mama Michała. Tak, to wypadało mu się pokazać. Wszyscy jesteśmy dumni z pani obecności, tak jak Michał pisząc tą książkę, która jakże bardzo zgłębiła nie tylko wiedzę o pani, o rodzinie, ale po prostu
o tym, co, co wydarzyło. Po 70 latach byłam w moim miejscu urodzenia, takie koło zrobiłam i teraz będę pisać dalej.